to jest sposób na ślimaki. Ogrodzenie z desek. Dwa druciki. Naokoło lubimy takie ogrodzenie. I wszystko, co jest w środku, jest bezpiecznie. Wcześniej po prostu nie szło uhodować cukinii, dlatego jest jeszcze o tej porze taka mała. Ogórki też były wszystkie zjedzone, teraz w końcu mają po prostu szansę. I druciki są po prostu podpięte do zwyczajnego akumulatora. Żaden ślimak nie przejdzie. Trzeba co jakiś czas czyścić te druciki, dlatego że one potrafią to zaśluzować. Ale poza tym rośliny są bezpieczne. Najważniejsze właśnie nowaliki typu ogórek, cukinie, najbardziej jedzone przez ślimaki bez skorup, mają szansę wreszcie wyrosnąć, jak widać. Pozdrawiam.